W gminie Kościelec tegoroczne obchody Dnia Kobiet ze względu na ogromne zainteresowanie imprezą zorganizowano w dwóch edycjach. Na pierwszą z nich zaproszono panie z kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy oraz pracownice Urzędu Gminy w Kościelcu. W drugiej części wzięły udział mieszkanki gminy. Obie odsłony, salę koncertową Gminnego Domu Kultury w Kościelcu, panie wypełniły po brzegi. Na powitanie wójt gminy Kościelec wraz z sekretarzem wręczali paniom kwiaty, przekazując najserdeczniejsze życzenia, a sponsor Grzegorz Pietrzak obdarował uczestniczki imprezy zestawem przypraw. W związku z tym, że już niebawem nadchodzi nasz dzień, Dzień Kobiet, to pamiętajmy jako kobiety, że jesteśmy piękne, mądre, silne, ale przede wszystkim warte tego, o czym marzymy. Bo w nas, kobietach, jest siła. I tego nigdy nie zapominajmy. I chciałabym, żeby ten dzisiejszy wieczór był dla nas wyjątkowy. Żebyśmy mogły się poczuć spokojnie, zrelaksowane, ale myślę, że najważniejsze, choćby dla mnie jest to, i myślę, że w większości dla was również jest to ważne, żebyśmy na chwilę się zatrzymały i zapomniały o trudach dnia codziennego. I tego dzisiaj wam i sobie życzę. My rządzimy światem, a nami kobiety. Bardzo trafnie Ignacy Krasicki określił znaczenie kobiet w życiu każdego mężczyzny w społeczeństwie. I myślę, że tych słów nawet nie trzeba komentować. Chciałbym, aby ten Dzień Kobiet trwał cały rok. Tego wam bardzo, bardzo serdecznie życzę. Życzę wam dużo zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności, abyście zawsze panie były zadowolone, uśmiechnięte, szczęśliwe. I myślę, że to jest dla was chyba najważniejsze, bo dla nas również. Jeżeli wy jesteście szczęśliwe, to i nas uszczęśliwiacie. Dlatego chciałbym podziękować wam bardzo serdecznie, bo tutaj jest duża grupa osób, która organizuje życie w naszej gminie, którzy pracują w różnych organizacjach i nie tylko zresztą. Odgrywacie naprawdę olbrzymią rolę dla naszej gminy, dla naszego powiatu, dla Polski. Chciałbym podziękować za tą uroczystość pani dyrektor, bowiem no, całe przygotowanie spadło tutaj na nią, pomysł i, no, i również na pracowników pani dyrektor, czyli dwie jeszcze kolejne panie, które tutaj obsługują, naprawdę wspaniale wywiązują się ze swoich obowiązków, bo bez nich naprawdę nie byłoby tutaj tej duszy w tym Domu Kultury, a to jest chyba najważniejsze. Po raz pierwszy organizujemy Dzień Kobiet na terenie naszej gminy i myślę, że to stanie się już tradycją, bowiem no, do tej pory nie mieliśmy gdzie tego robić. Ale jak widzimy, ten Dom Kultury chcemy jak najlepiej po prostu wykorzystać. Fajnie, że są dużo jest pomysłów tutaj, jeżeli chodzi o panią dyrektor. Także powiem, że ten Dom Kultury jest w tej chwili na okrągło wykorzystywany przez dzieci przede wszystkim, tak, ale przez seniorów, przez was, jak widzicie. No, dziękuję, że przyjęliście zaproszenie, że jesteście dzisiaj tutaj razem z nami. I chciałbym również życzyć pani dyrektor wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń. Pani dyrektor. Jest tutaj z nami, widzieliście tego pana przed wejściem, pan Grzegorz Pietrzak, który jest naszym stałym sponsorem.
W tej chwili te przyprawy, które Państwo, Pani otrzymałyście, to właśnie zasponsorowane są przez Pana Grzegorza Pietrzaka, mieszkańca Straszkowa. Jest to wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Doznania muzyczne zapewniła pochodząca z terenu naszej gminy wokalistka Anna Maria Palusińska z zespołem w koncercie pod nazwą Damą Być.